Sytuacja mieszkańców ulicy Potockiego w Brzezinach za wesoła nie jest. Chodzi tradycyjnie o drogę, która miała zostać utwardzona rankiem 8 września 2010 roku. Tak o ulicy mówią sami mieszkańcy. To jest zrobienie ulicy Potockiego. Ja też kiedyś w Urzędzie Miasta powiedziałem, to jest nie droga ulica, tylko to jest dół. Lasocki robi się chodnik, który był. Mamoniuszki chodnik, który był i ulica była, się robi. A tu pozostałe, to co? No tak, no. Płacić podatek do Urzędu Miasta? No nie. A widzisz, no. Ja też płacę. Co to jest? To jest, mówię, dzisiaj walcem utwardzane wszystko. To jest dzisiaj utwardzone, no. To jest taki piach po prostu. O. To jest utwardzone po walcu, całość drogi. Ale słuchaj, ciekaw jestem, jaką kwotę burmistrza. No nie robią, widzisz, no to kupę pieniędzy biorą za to, nie? A dzisiaj było na spotkaniu, bo mówiono, żeby ten, chociaż ten dołek to wywieźć, żeby tutaj nawieźć. Utwardzili mnie tam w tych narożnikach. No to ile na zakręcie? Troszeczkę, centymetr, koło centymetra. Na 2 centymetry tam na rowie jest nasypane? No i to wszystko. A tak to tu prosiliśmy, żeby tu facet koparką był, prosiliśmy, żeby zebrał ten piach, to powiedział, że nie ma tego w umowie. Do końca do Kordeckiego miała ulicę robić. Robiła w ogóle, jeździły, nie jeździły chyba. Nie byłem. No. 12 rok, może 13 dopiero projekt może, prawda? A czy będzie, to na razie to są obiecanki przed wyborami. A co dalej, nie wiadomo. A tu miała to robić do utwardzenia, do momentu... No żeby to wyjdzie, jakoś tak było w miarę, nie? No. Żebyśmy mogli jeździć. Przecież tu była i pani burmistrz była i inspektor był też cały ten nadzoru od tych spraw się zajmuje, nie wiem. I dzisiaj przyszły robotniki, a nikogo na przykład z Urzędu Miasta nie może, na przykład na jakiś odbiór przyjechać, żeby odbiór zrobić, za co zapłacić. Nie ma tego. Że termin naprawy powyższych dróg został przewidziany do dnia 3 września. Mamy dzisiaj który? 7? 8. I mamy drogę. Mamy drogę zrobioną. To jest właśnie droga. To jest ulica, nie droga. Bo droga na wsi to jest droga. No obiecane mieliśmy poprawienie, przynajmniej częściowo. Dostała pani jakąś listę od tej? Nie, nie dostałam żadnej informacji. Ja dostałem. Tak. Jest wykonaną drogę. No mamy wykonaną, super, ekstra, po prostu. Pozazdrościć. Dwa dni jeździły, robotniki robiły, bo tu ja wczoraj nie widziałam, a wczoraj, bo domy tak, też ważne schodził. Tak, ja tam wyjeżdżając na końcu Potockiego, zawiesiłam się. No i nie, wprawdzie mam taki sam samochód jak ten, ale nie dało się przejechać. No niestety. Dzisiaj w miarę przejechałam. Przepłynęłam. Ale nie wiem, jak będzie jutro. To jest właśnie robota naszej pani burmistrz. Żeby chociaż z Urzędu Miasta ktoś przyjechał, jak skończył robotę, żeby chociaż zobaczyły, jak to jest zrobione. A kto miał być? Aha, w ten sposób. No tak, że burmistrzowa wypłaci pieniądze, ale i powie, co my ciągle chcemy, nie? No właśnie, dokładnie. Ale tu prosiliśmy z sąsiadem, żeby zebrali to jakoś, przyzwyczaj. No ale on ci nie zbierze, bo on powiedział, że on ma tak zlecone to i to robi, no co z nim, a się robotnikami się dziwi. Znaczy tam jest na tylko trochę. Na 2 centymetry. Ale tu jest wszystko, ten piasek zepchnięty i niestety, tu jest... Wózkiem, ani rowerem się niestety nadal nie da przejechać. No nie. Puścili walec z wibratorem. Szklanki... Po prostu po stołach skakały. No przecież, bo mówią, ale... chociaż nie piachnik zbierą i to wtedy nasypią tego destruktu, bo wtedy będzie twardziej, nie? A nie się można powiedzieć na środek i wszystko. Proszę cię, gdzie masz wsypane? Tam troszkę i ale tu troszkę. Ale to jest tylko takie na 2 centymetry, tak? No tak, no ale gdzie masz nasypane to? Tu masz piasek, łódkę, to co mieliśmy. Łódkę samochodu przywiózł, można powiedzieć, na całą ulicę. Na tak? całą ulicę, na tak, całą ulicę. Bo mój mąż widział je. To jest zrobienie drogi. Ja to zrobili, no, wykopali, tą ziemię wybrali, nasypali tej samej ziemi, tylko z drugiej kupy przywieźli. No i jeszcze gorsze są doły jak były, no i dzisiaj też tam równiarka chodziła, równała im, nie? Ale to piasek ja tylko, prawda? Piasek to ja nie piasek, żadnego kamienia nie było, nic, nie? To jest ładnie, no. Równo, nie? Przejedzie się samochodem, już mamy... No to ci mówię, no to Marcin zrobił zdjęcia, jak przejechał walcem, ubite to było wibrowane. I zrobiłem to, jest to samo co teraz, no to ludzie. Nie, tutaj to się nie da tego uwibrować walcem, czy to... Ale mógł zebrać i posypać. To mówią, że to zebrać i przysypać to, nie? No. Normalnie to jest za wstyd ludzi w ogóle, jak ktoś tu przyjedzie, jak takie coś to widzi. Ci ludzie się dziwują w ogóle, że coś takiego jest. Teraz, bo na przegląd musiałem jechać, to przecież nie przejdzie przegląd, nie? Gumy się poobrywane, gumy.
wszystkie. To jest tragedia, sam pan widzisz, co tu w ogóle jest. No, pedały, mocno. Głos tej sprawie ma zabrać także burmistrz miasta Brzeziny, z którą zostaliśmy wstępnie umówieni na piątek 17 września. Zapraszamy niedługo, a mieszkańcom życzymy wytrwałości.